Rozwój w branży big data to nie tylko nauka technikaliów, to nie tylko nauka technologii, nie tylko nauka tego, jak działa Scala, Spark czy AWS. Jeżeli naprawdę chcemy się rozwijać w branży, jeżeli naprawdę chcemy docelowo dojść do projektów, które są ciekawe, które coś konkretnego, sensownego wnoszą do świata, zarabiać przy tym duże pieniądze, dobrze się bawić i rozwijać intelektualnie, musimy zająć się naszym rozwojem na wielu, wielu płaszczyznach. I jedną z takich płaszczyzn jest to, jak my wyglądamy na rynku pracy. Albo może lepiej jeszcze powiedzieć, czy w ogóle widać nas na rynku pracy. I o tym będę rozmawiał z dzisiejszym gościem, którym jest Ania Smyk-Gałkowska z Bring It Up. Kobieta, która zawodowo zajmuje się właśnie prowadzeniem ludzi w IT, również Big Data, po to, żeby mogli znaleźć swoją wymarzoną przystań. No to zapraszam do odcinka numer 33. Będzie dużo konkretów, więc szykuj sobie nie tylko standardowo kawę czy herbatę, ale także obowiązkowo kartkę i długopis. Cześć, witam wszystkich. Jest dzisiaj ze mną Ania. Witam cię, Aniu, i dziękuję ci bardzo Cześć. za przyjęcie zaproszenia. Na samym początku mam trochę takie przewrotne pytanie do ciebie, bo jesteśmy w branży Big Data, czyli w branży IT, która jakiś czas temu przeżywała swoje małe załamanie, ale zasadniczo kojarzy nam się raczej z takim Eldorado i z miejscem, w którym można złoto zbierać nawet nie kilofami, tylko gołymi rękoma. I takie przewrotne pytanie do ciebie, jako osoby, która pomaga w znalezieniu pracy właśnie szczególnie w tym wymiarze informatycznym. Czy to nie powinno być tak, że ja jako specjalista nie muszę się zastanawiać, jak to zrobić, żeby tą pracę dostać? Jak się wypromować, jak ułożyć swoje CV, LinkedIna i tak dalej, tylko powinienem się raczej skupić na tym, żeby po prostu nauczyć się tych technologii, a resztę powinien zrobić rynek i rekruterzy sami powinni do mnie uderzać. Wiesz co, Eldorado było, owszem, jak ja zaczynałam w 2016-17 roku, to wtedy faktycznie tak było, że nawet jeżeli rekruter miał wpisane, jakie technologie poszukuje, w jakich technologiach kandydatów, to często dostawał programistyczne oferty, tak się zdarzało. No natomiast dzisiaj jest to zupełnie już inaczej na rynku i warto jest mieć zarówno wiedzę swoją techniczną, oczywiście w obszarze, w którym się pracuje, natomiast warto jest też umieć właśnie samemu jakby szukać pracy i wiedzieć, jak to robić, bo fluktuuje i mocno się zmienia. I były takie momenty też dawniej, że było ciężko znaleźć pracę, dostawało się dużo mniej ofert i sporo osób aplikowało na te ciekawsze stanowiska i te ciekawsze stanowiska właśnie się tworzyło oferty pracy. No natomiast dzisiaj jest taki rynek, że IT zmierza bardziej w kierunku nie Eldorado, może finansowo tak, natomiast bardziej w kierunku, że mamy potrzebę, zatrudniamy specjalistę, a nie tak, że kilka więcej projektów jest albo rzeczy do zrobienia, to na hura zatrudnimy 5-10 specjalistów. Tylko teraz jest już tak, że myślimy o tym w firmach i menadżerowie, hiring menadżerowie myślą mocno o tym, że trzeba dbać o budżet, że okej, to na przykład nasz specjalista zrobi pół projektu tutaj, pół projektu tam i obsłużymy mniejszą ilość osób, które już mamy na pokładzie. Albo kogoś przenosimy, skończył mu się projekt, przeniesiemy go do innego. Więc teraz już jest raczej tak, że to jest jak w innych branżach i zatrudniają firmy tylko wtedy, kiedy mają naprawdę ogromną potrzebę i wiedzą, że dodatkowe wakaty tutaj pomogą niż, że tak powiem, jakby sztuczne zatrudnienie, nie? To, co powiedziałaś, brzmi mi bardziej na taki rynek, w którym IT jest, powiedziałbym, ujmijmy to w cudzysłów, normalne. W sensie nie brzmi to jak jakiś poważny kryzys w branży, bo wiem, że to właśnie gdzie 1,5 roku temu się to zaczęło, to nieustannie się spotykałem z tym, że już się wszystko skończyło, jest w ogóle jakiś ciężki kryzys. I ja przyznam szczerze, że ja wtedy byłem jeszcze dzieckiem, ale pamiętam czasy pierwszej dekady XXI wieku, gdzie rynek pracy w Polsce naprawdę był ciężki i naprawdę było trudno wtedy.
Jak to, o czym mówisz, brzmi bardziej jak racjonalne gospodarowanie zasobami, niż jak faktycznie moment, w którym jesteśmy w kryzysie w IT. Wiesz co, jest, że tak powiem, kryzys z tego względu, że jest ciężko się też wbić na stanowiska. Bardziej firmy myślą o tym, żeby zatrudniać midów, a jeżeli seniorów, to w innych zupełnie już widelkach i realiach. I też osoby, które zostają zwolnione po N latach pracy w jednej firmie, mają poczucie kryzysu, bo nie potrafią się też odnaleźć na tym rynku, który się zmienił. No osobiście mój przykład. 2 lata temu niespełna zarabiałam zdecydowanie więcej niż teraz mogą mi zaproponować, mimo tego, że dalej to jest stanowisko senior recruiter, więc też poniekąd decyzja pracy na własnym, więc to jest tak, że jak osoby wychodzą z firmy, a raczej są zwalniane po N latach, to mają odczucie kryzysu. Też się zmieniło podejście do tego, jak oceniamy CV, jak oceniamy kandydatów, że właśnie kładziemy większy nacisk na procesy rekrutacyjne, są bardziej uszczelniane te procesy rekrutacyjne, w związku z tym, że możemy zatrudnić mniej osób. Też często jest tak, że wchodzimy w proces rekrutacyjny, a nagle się zmieniają w firmie priorytety i jednak są zamykane te rekrutacje dużo częściej. Więc z tego tytułu można powiedzieć, że jest to dla kandydatów poczucie kryzysu, bo 2 razy dłużej i 2 razy ciężej muszą się, że tak powiem, starać w tych procesach rekrutacyjnych. I to sprawia, że ludzie mają poczucie, że jest ciężko teraz na rynku. Poruszyłeś tak dużo wątków, które naraz chciałbym i zastanawiam się, który będzie ważniejszy dla naszych słuchaczy, ale może zacznę od tego, który mi jest szczególnie bliski i który ja też bardzo wiele razy powtarzałem, podważałem, podnosiłem w podcaście i też w newsletterze i na LinkedInie, czyli kwestia tego, że firmy chcą zatrudniać głównie midów i, jak powiedziałeś, seniorów. To nawet wynika z jednego z raportów, który jakiś czas temu czytałem, i ja to zjawisko widziałem już w Big Data dawno, dawno temu, ale okazuje się, że w tym momencie jest to zjawisko nawet szerzej można powiedzieć w całym IT, że juniorzy nie jest łatwo wcale dostać stanowisko juniora, czyli nie mamy doświadczenia, ale nawet jeśli mamy jakieś umiejętności, to trudno jest się dostać. Wiesz co, moja obserwacja jest taka, a propos, jak mówimy tutaj o Big Data szczególnie, to taka, że tutaj trzeba mieć duże doświadczenie i wiedzę. Więc skąd ją pozyskamy, jak nie właśnie poprzez przejście pewnych stanowisk i ścieżek w IT, zaczynając od przysłowiowo zwykłego programisty Pythona, czy w innych językach tutaj Java, która też jest przydatna. Natomiast jeżeli chodzi o inne role, to troszeczkę jest łatwiej. QA-owi będzie łatwiej wejść na intern czy junior stanowisko zdecydowanie, niż osobom właśnie, które starają się w kierunku Big Data iść. Natomiast fajnie tutaj jest działać na własną rękę, czyli zbierać na przykład projekty ze studiów i mieć je we własnym portfolio, wykazywać, co było naszą częścią tego portfolio, tych działań na studiach, robić też coś na własną rękę, jeżeli chodzi o GitHuba, czy inne miejsca, w których można wrzucać tutaj swoje projekty i działania, więc być bardziej proaktywnym. To na pewno nam pomoże. I jest wiele fajnych sposobów, dzięki firmom, które wcześniej, rok temu jeszcze obserwowałam, był wysyp, natomiast teraz to się mocno ograniczyło. Natomiast prowadzą staże dla osób właśnie, na przykład między innymi też w kierunku big data'owym. W jednej z firm, w której pracowałam, była taka możliwość. Dzięki temu przez 3 miesiące do pół roku jesteś na takim stażu, a potem przechodzisz właśnie na takiego juniora, na stanowisko i pracujesz w firmie. Więc masz okazję się nauczyć od podstaw wiedzy w obszarze big data, a przy okazji potem pracować w ciekawych międzynarodowych projektach. Więc to też jest fajne rozwiązanie. No natomiast nie jest dużo firm na rynku, które proponują takie staże, więc właśnie tak jak mówię, warto stawiać przede wszystkim na własne tutaj działania i doświadczenie. Może tu mały apel, chociaż głównie kierujemy ten podcast do osób indywidualnych, które chcą pracować w Big Data jako inżynierowie Big Data, ale może mały apel do firm właśnie, żeby się nie bały tego typu staży, bo moim zdaniem to, co tutaj wspomniałaś, jest najlepszą w ogóle opcją, dlatego że możemy najlepszą opcją dla osób, które przychodzą.
taka szkółka, do której przychodzimy. Mamy już po pierwsze dobrze przygotowany proces pozyskania wiedzy. Potem czeka już na nas projekt. W międzyczasie jeszcze możemy podpytywać ludzi, którzy tam pracują. Także pracujemy w środowisku, które jest już, można powiedzieć, komercyjne, ale jednocześnie z takim wstępem często dobrze przygotowanym. Ja sam prowadziłem kilka edycji, gdzie prawie od zera albo zupełnie od zera projektowałem tego typu szkolenia. To jest kilkumiesięczne, bardzo przekrojowe, to były bardzo intensywne te szkolenia, ale po nich wychodzili ludzie, którzy przez szereg lat pracowali w tej danej firmie i którzy stanowili ogromną wartość już na samym początku. Także to, drodzy, drogie firmy, drodzy menedżerowie też, warto się nie bać, bo to jest wartość, która może później zostać na lata. Szczególnie jeśli zadbamy o takiego pracownika, to on może zostać później na lata. A drugą odnogą też tutaj jest fajna opcja dodatkowa, jak networking. W 2017 roku, jak zaczynałam, to głównie właśnie seniorzy się pojawiali na takich eventach, bo one były mocno specjalistyczne, z taką wiedzą bardzo niszową, jednotorową, więc tam się pojawiały takie osoby. Natomiast teraz widzę, że jest duża fala powrotu i również w moim sektorze HR-owym bardziej się to rozwija, ale też widzę właśnie dużo zaproszeń, dostawałam też na takie eventy programistyczne, żeby poznać community i osoby, więc też fajnie jest jako junior chodzić na takie eventy, zbierać przede wszystkim wiedzę, a dodatkowo też i kontakty, poszerzać sobie te kontakty, bo to się przekłada na sieć LinkedInową. Również na takich eventach często się pojawiają hiring managerowie, delivery managerowie. To są osoby, które są decyzyjne w procesach rekrutacyjnych, co nam też ułatwia. Jeżeli zagadamy do takiego hiring managera, to nie ma to przełożenia stuprocentowego, że zostaniemy zaproszeni na proces rekrutacyjny, ale jeśli w procesie rekrutacyjnym zobaczy nasze CV na przykład ze zdjęciem, to podprogowo może nas taka osoba kojarzyć i też może mieć to jakikolwiek wpływ. A też często sami hiring managerowie piszą, że do swojego zespołu poszukuje takiej, a nie innej osoby, czy też jak się na eventach pojawiają, w niektórych firmach są centra kompetencji dedykowane właśnie dla działów IT i pojawiają się takie osoby. One są informatykami, są często na stanowiskach już architektów, principalów, więc też są decyzyjne w swoich teamach, też biorą udział poniekąd w procesach rekrutacyjnych, nie stricte bezpośrednio, ale raczej od strony doradczej, jakie zrobić testy, jak przeprowadzić taki proces rekrutacyjny, kto może być osobą techniczną z jego zespołu, więc też poniekąd uczestniczy w procesach rekrutacyjnych. Jak się pojawia na eventach, mamy z nim kontakt, to później to się też może przełożyć w jakiś sposób na nasz proces rekrutacyjny i możliwość wejścia właśnie w juniorską rolę Big Data. Mówiąc o tych eventach i o tym networkingu, masz na myśli na przykład jakieś meetupy technologiczne? Tak, meetupy technologiczne, czy na przykład same firmy w ramach tego, żeby robić employer branding, tworzą właśnie takie spotkania, to koordynuje dział marketingu właśnie z osobami z IT i robią takie otwarte spotkania, na przykład duże firmy rekrutacyjne też organizują takie właśnie spotkania, ale coś na kształt meetupu, to jest u nich w biurach i można pójść pogadać z takimi osobami technicznymi, też poznać właśnie, jakie mają otwarte wakacje, procesy rekrutacyjne. Sama na początku kariery byłam wysyłana na takie eventy właśnie jako przedstawiciel z ramienia rekrutacji, żeby pokazać, że w tym obszarze, o którym jest na przykład panel, to my mamy otwarte wakaty do takich sektorów i czy bylibyście zainteresowani. I też to jest dla nas dobry taki search kandydatów, którzy się pojawiają potem po eventach i może będą chętni wejść w proces rekrutacyjny, naszą firmę poznać i współpracować. To jest fajne, co powiedziałaś. A gdzie można znaleźć tego typu eventy? No bo na pewno jeśli chodzi o meetupy, to można na meetupie, na takim portalu. Tak, na meetupie, ale przede wszystkim też wchodzić na fora branżowe, to przede wszystkim. For Programmers na przykład jest taki forum dla programistów. Można też wchodzić właśnie na LinkedIna. Tam się najczęściej pojawiają takie eventy. I co najciekawsze, też jest sporo eventów online, które są organizowane. I to nawet przez wielkie marki typu Microsoft i tak dalej, więc można się zapisywać na takie spotkania.
spotkania i prelegenci opowiadają o technologiach, więc to jest też fajna możliwość. Mimo tego, że nie jest to stacjonarnie, często są listy gości na takich eventach pokazywane, otwierane, więc wtedy sobie widzimy, kto przychodzi i możemy do nich zagadać bardziej prywatnie, a łatwiejszy jest small talk, bo odnosimy się do eventu, na którym wspólnie byliśmy, więc to też jest fajna opcja tutaj networkingu bez wychodzenia tak naprawdę z domu, więc tam też można czerpać informacje o tym, co się dzieje stacjonarnie, w jakich miastach i często to jest sporo takich opcji dla juniora, które nie są wcale kosztowne, bo właśnie to jest działanie marketingowe jakiejś danej firmy, ale przy okazji też duża dawka wiedzy i networking dla takich osób. A te stacjonarne to rozumiem bardziej lokalnie, bardziej gdzieś lokalnie, w swoich miastach tak, pewnie. W różnych dużych miastach się odbywają, tak. No super, taka opcja jest na pewno fajna. To polecam od razu śledzić, co Ania pisze na LinkedInie, bo pewnie tego typu rzeczy też się możecie tam dowiedzieć. No dobrze, a powiedz mi, bo wpadła mi taka myśl do głowy, szczególnie, że widziałem ją już i się nad nią zastanawiałem dość sporo, tym bardziej, że ja prowadzę, jak wiesz, mentoring osób, które później staram się do branży wprowadzić, które od zera poznają. No i jest to mój pewien ból głowy, jak wprowadzić do branży ludzi, którzy w tej branży nie byli, a często nawet nie byli w branży IT. To jest jeszcze trudniejsze, bo jeżeli przychodzi analityk, to ja zawsze mówię, słuchaj, masz, ty już jesteś w branży danych, tylko po prostu musisz trochę zmienić krzesło z jednego na drugie, nie? Ale więc uwypuklmy te twoje wszystkie doświadczenia komercyjne związane z danymi, bo to jest na wagę złota, że tam jest, już masz doświadczenie komercyjne z danymi. Ale są też osoby, które w ogóle nigdy nie były w IT i od zera się uczą pod moim okiem programowania serwerów, baz danych, później technologii big data'owych, wszystkiego i ja mogę zaręczyć, że przynajmniej część z tych osób, ja naprawdę chyba teraz nie przychodzi mi nikt do głowy, kto by jakoś nad kim by mógł załamać ręce, to często są ludzie, którzy są ekstremalnie pracowici, bardzo zdeterminowani, inteligentni, a co za tym idzie też ta wiedza jest na naprawdę wysokim poziomie jak na to, że oni ją zdobywają samodzielnie. Zresztą, co więcej, to jest już przykład z życia wzięty, w tym momencie jestem z jednym w projekcie, nawet udało się tak fajnie, że jestem z chłopakiem, który był na mentoringu, w tym momencie jesteśmy w projekcie, świetnie sobie radzi, rewelacyjnie, a mamy bardzo skomplikowane rzeczy, trudne, złożone w Sparku, operacje takie, że naprawdę no, trzeba było dużo się przełamać na pewno do tego. I on sobie świetnie radzi. I teraz pytanie, co ty sądzisz o tym, żeby taka osoba, która naprawdę ma, ja nie mówię o osobie, która ściemnia, tylko naprawdę mamy przeświadczenie, że ona potrafi, żeby składała swoje CV do miejsc, które rekrutują na mida, a nie na juniora, bo takich ofert jest dużo więcej. Wiesz co, to jest jeden ze sposobów, żeby się przedstawić i pokazać, no natomiast na pewno trzeba wziąć poprawkę, że dużo mniejszy będzie response rate ze strony firm rekrutacyjnych czy outsourcingowych IT, bo będą w pierwszej kolejności zapraszali osoby, które mają już wpisane doświadczenie, no natomiast dobrym sposobem jest też, jeżeli bierze się taki kurs, szkolenie, niezależnie czy to jest jakaś firma, która prowadzi, czy to są właśnie osoby takie jak ty, to mieć rekomendacje z takich przestrzeni i firm. One, żeby też wybrzmiały na LinkedInie dosyć mocno, żeby były uwidocznione, żeby to też przedstawić w swoim CV i nie tylko pozostawić suchą notatkę, informację, że super świetny programista, specjalista big data, tylko też, nie wiem, jeżeli jest możliwość jakiś projekt pokazać się w swoim portfolio, który robiło się w trakcie takich szkoleń, coś, co się wykonywało, więc to też może mieć wpływ i może się przekuć się na to, że na przykład ktoś zostanie zatrudniony na takiego mida. Też często jest tak, że w procesach rekrutacyjnych, nawet jeżeli wysyłamy jakby na zaciut wysokie stanowisko, to jest klauzula, że zgadzamy się na przyszłe procesy rekrutacyjne. Tak mocno fluktuuje rynek, że często dostaję odpowiedzi przy własnych rekrutacjach, czy też sama muszę przekazywać takie informacje specjalistom IT, że za 2-3 miesiące planujemy kolejne wakaty, kolejne stanowiska, więc warto jest się zgłaszać.
zarabiać, ale lepszym, myślę, rozwiązaniem niż startowanie stricte na stanowiska MIT jest poszukanie firm, które zajmują się big data, mają takie projekty i wykonywali w swoim portfolio, i przeszukanie stron internetowych tych firm bezpośrednio, i często tam jest kanał, że jeżeli nie ma stanowiska, to zaaplikuj do nas, i zaaplikowanie takie na luzie, spontaniczne. To wtedy pomaga rekruterom tworzyć ich własną bazę, co przyspiesza im przyszłe procesy rekrutacyjne. Okej, to może być z miesiąca na miesiąc nieaktualne CV, natomiast zostawia pole do kontaktu. I taki rekruter może sobie wejść wtedy na LinkedIna, do nas zadzwonić i zobaczyć, że faktycznie się rozwijamy, faktycznie działamy w tym kierunku i warto na przykład z nami porozmawiać, bo już mamy jakiś pierwszy komercyjny po drodze projekt. To jest case jednego z moich słuchaczy, widzów, whatever, że właśnie on o jakieś abstrakcyjnej liczby firm wysłał CV, z czego tam oczywiście niewielka część odpowiedziała nawet, natomiast przeszedł pewną część rekrutacji, okazało się, że no niestety nie, a potem odezwali się oni do niego, by się otworzyło inne miejsce, do którego mógł aplikować. I dzięki temu, że on już był u nich, tak jak mówisz, w systemie, to mógł się dostać na stanowisko, które nie wiem, czy akurat już nie pamiętam, czy on sobie to wymarzył, czy jakieś obok pokrewne, ale to jest dokładne potwierdzenie tego, co mówisz. A kontynuując też to, co mówiłam o networkingu, to chciałam jeszcze dodać, że ten networking się też przekłada właśnie na nasze aplikacje i rekrutacje. Nie tylko wysyłanie samych CV. Jeżeli wiemy, że w danej firmie jest możliwość przesłania tak luźno CV, a mamy kontakt do kogoś z tej firmy, czy w rekrutacji, czy właśnie hiring managerów, czy osób, które są już właśnie na wyższych stanowiskach programistycznych, menadżerowie C-level, to warto do nich napisać na LinkedInie. Okej, taki menadżer nas przekieruje potem do rekrutacji, ale być może właśnie będzie kojarzył to, co ci mówiłam wcześniej, a propos tych sposobów networkingowych zdobywania tutaj kontaktów. To się też przekłada realnie potem na proces rekrutacyjny i można szybciej też właśnie mieć możliwość wejść w taką rekrutację. No, super. W ogóle to jeśli tego słuchasz, słuchaczu albo słuchaczko, nie masz kartki z długopisem, to zastopuj i nadrób. Właśnie, słuchajcie, jak robiłam dużo rekrutacji na stanowiska R deweloperów, to były osoby po psychologii i, że tak powiem, umiejętnościami statystycznymi mocno też, więc nie tylko to byli mężczyźni, to były też panie. Były nawet jeszcze w tym momencie, w którym rozmawiamy, nie jest opublikowany ten odcinek podcastu, ale chyba jak już jest nasz opublikowany, to tamten też jest opublikowany. W każdym razie ostatnia moja rozmowa była z Izą, która jest członkiem newslettera, i właśnie dostała się, i tak jak ty mówisz o tym, że są dziewczyny po psychologii, to Iza jest po sinologii, w ramach wewnętrznej rekrutacji zmieniła, jest inżynierem danych i jest nim z bardzo, bardzo dużym powodzeniem, świetnie się tym odnajduje i robi dobrą robotę. No a propos takich zmian i jakby chęci przejścia na kolejne stanowisko, to właśnie fajna jest opcja w wielu korporacjach, się to zdarza, że można właśnie wewnętrznie, czyli poziomo tak naprawdę awansować. To jest bardzo dobre rozwiązanie, ale też świetnym rozwiązaniem jest, mimo tego, że stanowisko na przykład trochę się będzie różnić, próba już zaczęcia u siebie w firmie czegoś na kształt podobnego do celowego stanowiska. Ostatnio właśnie miałam taką klientkę, dziewczynę, która chciała strasznie zostać biznes analitykiem, jak jej mąż, i u siebie zaczęła w 3M właśnie biznes analizę tutaj trochę robić, ale zupełnie, no może nie zupełnie, ale w 80% to się różniło od tego, co jest rynkowo rozumiane jako biznes analiza, i zbierała najpierw takie wstępne po prostu doświadczenie i umiejętności, i teraz jest już na etapie przechodzenia właśnie do innej firmy, nie? Dokładnie, to jest to, co ja zawsze powtarzam ludziom i na mentoringu, i którzy mailowo piszą z prośbami o radę. Nie oczekuj od razu, nie buduj sobie, albo inaczej, nie zakładaj idealnej ścieżki, że zrobisz raz, dwa, trzy, pięć ruchów i dostaniesz stanowisko inżyniera big data, tylko szukaj opcji, które są pośrednie i które będą cię stopniowo przybliżać do tego miejsca, bo to, że rzeczywistość nie jest idealna i idealnie dopasowana do nas, to nie znaczy, że się nie da nic ugrać, tylko trzeba szukać sprytem różnych rozwiązań. No dobrze, ale czy są jakieś rzeczy, przejdźmy do kolejnych praktycznych wskazówek,
takich dotyczących, a to sama wybierzesz, albo CV, albo tej części LinkedInowej, bo to są chyba te miejsca, gdzie można naprawdę sporo ugrać bez zdobywania dodatkowych kompetencji technicznych. Z twojego punktu rekruterskiego, jak to, co, na co ty patrzysz, co do ciebie trafia, bo ja na przykład nie miałem nigdy LinkedIna tego rekruterskiego, nie wiem jak on wygląda. W jaki sposób ja jako początkujący inżynier danych, czy też taki, jak się mówi, wannabe inżynier danych, mogę się przygotować, żebyś ty mnie lepiej zauważyła? Dobra, to przede wszystkim chyba dzisiaj warto równolegle, bo najpierw chciałam powiedzieć, że zacząć od CV, a potem o LinkedInie myśleć, ale to jest błędna odpowiedź w moim przekonaniu, ponieważ równolegle rekruter sprawdza i LinkedIna, i CV, jeśli ma już CV kandydata, więc warto się na tych obu kwestiach skupić. Natomiast LinkedIn to jest raczej nasza wirtualna wizytówka, coś na kształt strony internetowej tak naprawdę dla takiej osoby, gdzie możesz się przedstawić i o sobie coś opowiedzieć. Natomiast CV troszkę poszerza tą wiedzę o nas jako kandydacie. Natomiast też nie może być, że tam jest wszystko, bo może być wszystko i nie powiemy o niczym konkretnie wtedy. Więc musi być to sprecyzowane pod kątem tego, co chcemy osiągnąć. Jaką wybieramy branżę, jakie wybieramy stanowisko, jaka to jest specjalność, więc na tym się skupiamy przede wszystkim i wokół tego krążymy. Przede wszystkim nie powinno być chaosu, czyli nie powinno być zbędnych informacji w CV, ani też na naszym profilu. W CV przede wszystkim warto jest, jakby patrząc na ogłoszenie, jeżeli aplikujemy, to jakby odpowiedzieć na to ogłoszenie. Jeżeli jest nakreślone, że musimy znać, nie wiem, Scalę, Javę i Sparka i takie technologie i wiemy, że je wykorzystywaliśmy w jakimkolwiek zakresie, to podkreślmy to. Nawet możemy to wyboldować i dać informacje, w jakich aspektach projektu korzystaliśmy z tego, co na tym narzędziu technologii zrobiliśmy. Więc to jest taka wskazówka dla przyszłych potencjalnych kandydatów, żeby podkreślać swoje wartości. To, co już umiemy, to, co już się nauczyliśmy. Warto jest też podkreślać, jakie do tej pory zrobiliśmy kursy, jakie szkolenia, nawet jeżeli jesteśmy w trakcie, bo to też może pokazywać dalszą chęć do rozwoju, naszą proaktywność w tym kierunku przede wszystkim. Podstawowa kwestia jest taka, że umieszczamy tylko te informacje, które są niezbędne rekruterowi, czyli też nie trzeba danych swoich personalnych, osobistych zamieszczać, tylko podajemy, jaka nas interesuje lokalizacja, jaki model pracy nas interesuje w CV, jeżeli wpisujemy. I tak samo na LinkedInie. Mamy część LinkedIna na początku, gdzie możemy o sobie napisać na swoim LinkedInie. Więc tam warto jest też wpisać kilka słów, czego poszukujemy, w jakim kierunku się rozwijamy i jakie stanowiska nas interesują docelowo. To rekruterowi też pomoże, ułatwi i przyspieszy rekrutację. Jak się skupiamy na technologiach, to nie wymieniamy wszystkich technologii, tylko wymieniamy te najważniejsze, które są związane z big data i w kolejności najlepiej od tych, które umiemy najlepiej, do tych, które dopiero na przykład raczkujemy w nich. Jeżeli wymienimy w tej kolejności na LinkedInie, to to jest dla nas też jako rekruter podpowiedź, aha, okej, okay, to on się w Sparku zna najlepiej, ale w czymś innym, na przykład w Hadoopie już troszeczkę gorzej, bo jest dużo niżej pozycjonowany. Często o tym kandydaci zapominają, a dla nas to jest dobra wskazówka, bo tak naprawdę te algorytmy właśnie naszego LinkedIna rozszerzonego, rekruterskiego, wskazują nam te pierwsze technologie i te, po których my wyszukujemy, więc jeżeli one są gdzieś dalej wpisane, to możemy przypuszczać, że kandydat słabiej zna tą technologię, mniej potrafi, ma mniejsze doświadczenie, no natomiast w procesach oczywiście rekrutacyjnych przy tego typu stanowiskach są już zawsze zadania techniczne, które będą sprawdzały wiedzę i umiejętność kandydatów. Natomiast to jest pierwsze sito, które pozwala nam tutaj sprawdzić chociażby deklaratywnie, jakie ma doświadczenie taki kandydat. I warto jest na LinkedInie z kolei
tak jak robimy to w CV, tak zrobić tak samo na LinkedInie, natomiast w dużo skróconej formie, opisać swoje doświadczenie w każdym miejscu pracy, albo na przykład jeżeli robiliśmy kursy szkolenia, albo projekt ciekawy na studiach, to opisać to w dwóch, trzech zdaniach. Fajnie jest mieć to od razu po angielsku, bo sobie poszerzamy też umiejętności, w sensie poszerzamy też pole rekruterów, którzy się do nas odezwą i wyżej jest pozycjonowany wtedy nasz LinkedIn. No natomiast to też się wiąże z tym, że nieodzowny jest język angielski w IT, więc od razu warto mieć w tym języku, chociaż LinkedIn automatycznie nam tłumaczy, natomiast jak samemu napiszemy, to będzie to bardziej dokładne i poprawne. Więc to są takie podstawowe wskazówki, że wpisujemy tylko te dane, które są niezbędne rekruterowi, czyli w jakim kierunku podążamy, jaka forma współpracy nas interesuje, czy hybrydowo, zdalnie, czy umowa o pracę, opisać, podkreślić swoje umiejętności i doświadczenie versus ogłoszenie, czyli wyboldować te umiejętności, które posiadamy, a które są wymagane na danym stanowisku, wpisywać kursy i szkolenia, jeżeli je mamy, odbyliśmy i one nie są przeterminowane, bo w IT często się zdarza, że mają termin ważności takie kursy i szkolenia, certyfikaty. Natomiast też nawet jeżeli jesteśmy w ich trakcie, warto je wpisywać. I to są takie najważniejsze tak naprawdę informacje, jeżeli chodzi o własny profil LinkedIn i o swoje CV, bo dużo więcej działań można robić na LinkedInie, żeby pozycjonować, pozyskiwać tutaj kontakty i możliwość potencjalnej pracy. Właśnie o to chciałem też dopytać. Posty, czy warto się wypowiadać, czy nie warto? Może to jest trochę głupie pytanie, bo oczywiście powiesz, że warto się wypowiadać na LinkedInie, ale czy po pierwsze, czy te posty są bardziej takie z naszej perspektywy techniczne, eksperckie, ma znaczenie dla ciebie i dla algorytmu LinkedIna? I po drugie, na LinkedInie jest, chyba ciągle jest, coś takiego jak takie dłuższe artykuły, nie same posty, tylko artykuły, które można przeczytać, które są dłuższe i tam można więcej rzeczy zamieścić. I czy warto z tego korzystać, czy to raczej nie ma znaczenia dla takiej osoby jak ty? Wiesz co, ja uważam, że warto korzystać i warto też jest obserwować sieć, którą się tworzy właśnie poprzez ten networking, a potem tworzenie swojej bazy na LinkedInie kontaktów, ponieważ dodajemy tam osoby techniczne z naszego obszaru, którym się interesujemy albo do którego chcemy wejść. Dodajemy też, i co jest najważniejsze, dodawać też rekruterów, nie tylko osoby decyzyjne z poziomu menedżerskiego, z poziomu seniorów, czy midów, czy hiring managerów, również dodawać warto jest rekruterów, więc wtedy mamy szybsze pole dotarcia, bo często jest tak, że przełożony każe to wrzuć na LinkedIna, najpierw na swoją ścianę, zobaczymy jaka jest reakcja na ogłoszenie, czy są w ogóle chętni, czy jest sens, bo na razie nie wiem, mamy wstępnie dogadane z klientem, tylko nie podawaj tam newralgicznych nazw i to śmiga chwilę na naszym LinkedInie i obserwujemy jakie są, że tak powiem, tutaj efekty. Warto jest się wypowiadać w dyskusjach innych osób, szczególnie właśnie na stanowiskach seniorskich, bo to jest tak, że na LinkedInie, jeżeli ja coś napiszę, a ty masz mnie, Marek, swoich znajomych, to ty to zobaczysz po pewnym czasie. W związku z tym jest duża szansa, że rekruter, który spojrzał na nasze CV w bazie swojej i myśli o tym, czy z nami porozmawiać, jak wejdzie na LinkedIna i zobaczy, że często mu się wyświetla, że ten kandydat się udziela w dyskusjach, wypowiada się pod seniorami, nie boi się, nie obawia się i mówi merytorycznie na temat, to też to może wpłynąć w jakimkolwiek procencie na postrzeganie rekrutera i to, jak będzie odbierał kandydaturę. Więc moim zdaniem warto jest się wypowiadać, warto jest brać udział w takich dyskusjach, natomiast niekoniecznym jest samemu tworzenie treści, bo to już jest duża kwestia, duży wysiłek, żeby się angażować w takie dyskusje. To też pochłania, sama wiem, dużo czasu, dużo przestrzeni. No natomiast to też może się przyczynić faktycznie do wypozycjonowania jakby marki, bo też niejednokrotnie rekruterzy korzystają z możliwości wyszukiwania kandydatów przez X-Ray Search, czyli przez Google'a szukamy na przykład właśnie kandydatów na LinkedInie, na innych stronach i często jest tak, że jeżeli są to
to aktywne bardzo konta, to one będą się wyżej pozycjonowały i łatwiej będzie do nich dotrzeć, więc to też ma wpływ na to, że tak powiem, jak jesteśmy w sieci pozycjonowani i warto korzystać z takich dyskusji. Natomiast czy pisać własne teksty, artykuły dłuższe, to tutaj różnie do tego podchodzę, bo niektórzy lubią przeczytać dłuższą treść wartościową od osoby, którą mają w swojej sieci kontaktów. Natomiast to wymaga też dużego zaangażowania z naszej strony. Natomiast na początek warto jest na przykład opisywać swoje własne działania. Co robimy na przykład? No właśnie o tym też myślałem. Uczę się czegoś, czy warto dzielić się na przykład swoją też ścieżką na LinkedInie, publikować oczywiście z pewną pokorą, ale żeby pokazać, ja przechodzę tą ścieżkę, uczę się takiej technologii, to są moje wnioski, to są moje błędy, a tutaj tego się nauczyłem. Dokładnie tak, warto też jest o tym mówić i pokazywać, co się robi, więc to też jest wykazywanie. Fajnie jest, jak potem właśnie trafia to do szerszego audytorium publiczności i ktoś, kto na przykład z nami współpracował, nam, nie wiem, skomentuje, zostawi reakcję pod takim postem, to też daje informację potencjalnym rekruterom, że aha, faktycznie on się sprawdził, poradził sobie, jest super świetną osobą. Takim właśnie między innymi działaniem jest też prośba od czy wykładowców w takich szkołach, gdzie się uczymy danej branży, gałęzi IT, poprosić ich, żeby nam dali rekomendacje, wpisali komentarz na LinkedInie, że ten kursant na przykład świetnie sobie poradził albo dużo szybciej ukończył konkretną partię w projekcie i tak dalej, i tak dalej. Więc takie komentarze też pozycjonują naszego LinkedIna i też pokazują, że kandydat jest proaktywny, działa, jest dobrym potencjałem na przyszłego pracownika. Więc myślę, że tutaj to jest też fajna ścieżka, żeby sobie pomóc. Super. Powiedziałaś jeszcze o tym CV. Jedna rzecz mnie zastanowiła, bo powiedziałaś o tym, żeby dostosować trochę CV do tego, gdzie wysyłamy, co jest bardzo fajnym pomysłem, żeby nie mieć, też z tego, co zrozumiałem, tak, żeby nie mieć jednej templatki, którą wysyłamy do wszystkich, tylko żeby ją bardziej skastomizować? To nie chodzi też o to, bo to tak samo działa jak w mojej pracy codziennej. Nie tworzę setek wiadomości do każdego kandydata na maksa spersonalizowanej. Pewne elementy mam już ustandaryzowane, jak opis projektu, firmy, etc. I też swoich obowiązków nie zmienimy. Nie warto jest koloryzować, bo to, że tak powiem, kłamstwo ma krótkie nogi, jak to się mawia. I to później wychodzi w trakcie rozmów, jeżeli rozmawiamy z naprawdę dobrym rekruterem. To on potrafi wyłapać, że coś tu nie gra, CV versus rozmowa. Natomiast chodzi mi tutaj przede wszystkim o zmiany kosmetyczne, że jeżeli mamy znajomość kilku technologii i wymagają z tego tylko jednej, dwóch, to podkreślić te dwie na przykład, a nie podkreślać wszystkie, bo to może sprawić chaos i zamęt. Powiem szczerze, jak pracowałam w korporacjach, to miałam bardzo dużo wakatów na sobie do obsadzenia. I wtedy pierwsze sito to jest kontrol F i sprawdzanie, czy są podstawowe technologie wyboldowane, czy je widać. I wtedy, jeżeli wszystkie technologie albo większość się w nich pojawia do 70%, to potem jest czytanie od deski do deski takiego CV. Bo nie mieliśmy czasu, nie było możliwości tak mocno się zgłębić. Teraz ten rynek się zmienia. Tak jak Ci mówiłam, zaczynamy myśleć jako firmy, jako przedsiębiorcy, że zatrudniamy tylko jak potrzebujemy, więc dużo mniej procesów rekrutacyjnych, dużo mniej kandydatów na stanowisko, w związku z tym więcej możemy poświęcić uwagi i też są większe jakby oczekiwania ze strony pracodawców, że te CV będą bardziej dopracowane, będą porządniejsze. W związku z tym jednym z pomysłów i jednym z elementów jest właśnie pokazanie, że okej, ty chcesz tych konkretnych pracodawców technologii, to ja te konkretne technologie mam w swoim CV na takim czy nie innym poziomie i to zaznaczam, pokazuję. A jak podchodzisz do takich rzeczy bardzo miękkich, które nie są ściśle związane z naszą branżą? Na przykład pracę gdzieś tam, gdzie lata temu byłem, albo właśnie nie lata temu, jeżeli zaczynam dopiero, to są nasze pierwsze w ogóle jakiekolwiek zaczątki pracy zarobkowej, ale nie są związane z naszą działką, z naszą branżą. Czy to w ogóle będzie brane pod uwagę, czy to jest tak, jakbym był jednak czystą kartą? Że miałem już jakąś pracę, ona była raczej stricte zarobkowa, nie w naszej branży,
No ale jednak już mam to doświadczenie pracy dla kogoś, zarabiania pieniędzy. Wiesz co, jeżeli jesteśmy, że tak powiem, na stanowisku i startujemy na juniora, to jak najbardziej bym wpisywała, natomiast bym się nie rozpisywała i nie rozwodziła na temat tego stanowiska, no chyba, że w zakresie naszych obowiązków było cokolwiek związanego z IT, że musieliśmy coś zrobić, pracodawca nas poprosił i tak dalej, to wtedy ma to sens jak najbardziej. No natomiast w tym przypadku bym się bardziej tutaj skupiła wrzucenie jako może nie tyle doświadczenie zawodowe, ale jako właśnie to, że działamy i szkolimy się, te kursy i szkolenia i opisanie dokładnie projektów i co w nich robiliśmy, to bardziej na to bym postawiła. No natomiast jeśli już myślimy o stanowisku MIDA, jesteśmy już bardziej doświadczeni, znaliśmy pierwszej pracy w tym obszarze, w Big Data, to jak najbardziej bym opisała pierwsze nasze doświadczenia i pierwsze stanowiska, bo to jest, że tak powiem, informacja dla pracodawcy, że już komercyjnie pracowaliśmy, że już gdzieś złapaliśmy to doświadczenie biznesowe. I też mamy obejście właśnie z biznesem przede wszystkim, z tym jak to wszystko działa, jak działa sam projekt, jakie są też, mamy wiedzę, jakie są stanowiska, funkcje w projekcie i tak dalej, więc jak najbardziej bym to opisywała. Natomiast w przypadku właśnie junioru bardziej bym się skupiła na tych kursach, szkoleniach, certyfikacjach, które tutaj robimy, ale też bez przesady, nie robić certyfikacji na wyrost, że tak powiem, jeżeli jeszcze nie mamy pierwszego komercyjnego doświadczenia, bo może się okazać, że wraz z postępem naszej kariery niekonieczne są i niepotrzebne są certyfikaty, które zrobimy ad hocowo. A dopytam cię o moje CV, to będę miał przy okazji poradę. Bo ja mam taki zamysł, to w kontekście tego, co mówisz, żeby raczej skupić się na naszej branży, na tym, co jest obecnie, nie na tym, co kiedyś, ponieważ mam parę firm też za sobą, w których pracowałem nie ze swojej branży, i nie ze swoich projektów, to ja mam takie założenie, że ja umieszczam na samym spodzie, ale umieszczam, żeby pokazać to doświadczenie w IT, one z IT są. I tam umieszczam tylko notkę, że to była w takiej firmie, w takich latach i tam jakieś technologie, a na temat projektów big date'owych, no właśnie, big date'owe rzeczy rozbijam już na projekty, już nie na firmy, tylko na projekty i to opisuję bardziej szczegółowo. Wiesz co, spotkałam się z taką formą. Najwygodniej jest, jak to jest jednakowoż, przynajmniej z mojej perspektywy, tak bardziej organizacyjnie dla CV, jeżeli to jest wpisane pod konkretne stanowisko i konkretną rolę. Bo okej, ja wtedy wiem, że ty się znasz na Big Data, ale nie umiem tego połączyć z czasoprzestrzenią. Kiedy to było, bo równie dobrze możesz świetnie pamiętać projekt, który był 5-6 lat temu, robiłeś go w Big Data, opiszesz mi go świetnie, wkleisz w CV moje projekty, ale potem wychodzi szydło z worka, że to było 5 lat temu. No i to już dla IT, no nie. Znaczy ja to, nie, te projekty ja akurat określam razem z datą też, kiedy one były. Okej, no to czyli to jest tak jak firmy, tylko że nie firma, tylko projekt. Okej, jeżeli określasz to wraz z datą, to super, to fantastycznie. No natomiast spotkałam się z różnymi opcjami, właśnie tak jak ci wspominałam, bez dat, bez informacji kiedy, tylko opis suchy projektu, osobno oderwany od miejsca pracy, to jest zbyt trudne do określenia, kiedy to było i może mieć to konsekwencje takie, że się rozbiega w latach doświadczenia takiego kandydata i jest to dosyć dawno. A potrzebujemy na wakaty i stanowiska osoby, które mają świeżo technologię względem naszego projektu, więc najfajniej jest umieszczać tak, jak ty robisz daty, a zdecydowanie lepiej jest to po prostu ująć w doświadczeniu zawodowym i wpisać pod miejscem pracy, na przykład wymienić technologię i projekt i krótko 2-3 zdania o projekcie. To jest wtedy takie klarowne i przejrzyste. Aha, wykorzystywał te 3 technologie, zrobił taki, a nie inny projekt, a jego rola to była taka i taka i to jest wtedy najbardziej przejrzyste. Super. Aniu, ja bym mógł z tobą rozmawiać jeszcze z godzinkę, 2-3, ale musimy powoli dobijać do brzegu, dlatego, ponieważ nie poruszyliśmy całkiem sporo wątków, na przykład w ogóle nie rozmawialiśmy na temat tego, jak wygląda rozmowa, cały proces rekrutacyjny, a sądzę, że wielu z naszych słuchaczy by chciało taką wiedzę zdobyć, to już teraz cię zapraszam na kolejną rozmowę. Mam nadzieję, że się zgodzisz, bo mi się świetnie rozmawia, ale na sam koniec pytanko do ciebie, jako do wróżki, jak postrzegasz przyszłość naszej branży, Big Data konkretnie, w Polsce stricte?
Czyli jak, No to co, co, tak co, jakie, naprawdę jak, co ty masz będzie trochę intuicję? klamra, bo zaczęliśmy od tego i na tym skończymy, że ja widzę to w ten sposób, że raczej branża IT będzie miała takie momenty, że będzie się wydawało, że się mega podnosi, no natomiast już to będzie właśnie takie myślenie zdroworozsądkowe. Nie będzie czegoś takiego, że tak jak mogę to odnieść analogia do zespołów rekrutacji IT, że 3-4 więcej projektów, no to na hura 5 rekruterów zatrudnimy. Co z tego, że wtedy wychodzi dużo mniej roboty na każdego rekrutera, ale mamy zapas na przyszłość. Tego już teraz nie będzie. Będzie raczej właśnie takie myślenie, żeby gdzie tu przenieść swojego pracownika wewnętrznie, skoro już skończył projekt, albo już jest na końcówce i zaproponować mu kolejny, albo właśnie takie zimno, zdroworozsądkowe zatrudnianie, co właśnie może sprawiać, że osoby, które są zwalniane bądź decydują się na odejście po wieloletniej współpracy, będą dosyć długo szukać tej pracy, więc ten rynek się będzie jakby uspokajał, to Eldorado raczej nie będzie. Normalizować. Normalizować, dokładnie tak. Chociaż słyszę też, i to nawet od osób, które nie są stricte związane z branżą IT, ale obserwują i interesują się z boku, że jest szansa na to, że się odbije coś na jesień tego roku, na koniec, że tak powiem, roku. Natomiast nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, w jak dużej perspektywie i dużej skali to będzie. No natomiast myślę, że raczej branża IT już będzie takim spokojnym miejscem, gdzie trzeba będzie się wykazywać mocno doświadczeniem. Albo właśnie szukać opcji wejścia przez staże. Tak, i tego typu rzeczy. A sama big data? Bo to może akurat wbrew pozorom nie być, branża big data nie musi iść równocześnie z IT, nie musi być odwzorowaniem jeden do jednego tego, jak się rozwija branża IT, dlatego że na przykład aplikacje webowe, w których ja kilka lat spędziłem, mają zupełnie inną charakterystykę niż big data. I na przykład w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, tak mi się wydaje, nie mam tego jeszcze dobrze zgłębionego, muszę znaleźć trochę czasu, żeby to przemyśleć, ale sądzę, że tam jest więcej miejsc, które mogą być znacznie przyspieszone niż właśnie w inżynierii danych. Wiesz co, tak, masz rację, jeżeli tutaj chodzi o sztuczną inteligencję, to też obszar big data może być bardziej popularny, natomiast nie wspominałam, tutaj są dwa takie portale jak Data Jobs i Google Jobs, gdzie można szukać tylko stricte ofert właśnie z big data i z obszarów data, nie wchodziłam na nie, nie tutaj nie serczowałam jeszcze, bo nie miałam okazji ostatnimi miesiącami szukać na big data'owe stanowiska, ale tak jak obserwuję właśnie po innych portalach, Just Join IT, No Fluff Jobs, to dużo mniej takich ofert widzę na rynku dostępnych, a to są dosyć trudne stanowiska, jeżeli chodzi o poszukiwania kandydatów, bo trzeba mieć wiedzę statystyczną, matematyczną, programistyczną też, więc to są kandydaci i taka hybryda, więc się dużo wstawia ogłoszeń, jeżeli są takie wakaty. Też wchodziłam na strony firm outsourcingowych, rekrutacyjnych i też mniej takich wakatów tutaj obserwuję zdecydowanie. Ja na przykład dostaję ostatnio mnóstwo, nie ostatni tydzień, tylko dłuższy czas, dostaję mnóstwo ofert na inżyniera danych. I tak jakby się nowy wysyp pojawił i mam wrażenie, że też ciężko jest mi sobie wyobrazić, żeby sama branża danych żeby mogła się zacząć kurczyć. To znaczy, żeby jakby ciężko jest mi sobie wyobrazić, że przestaniemy nagle albo zatrzymamy się na jakimś etapie operowania na danych i próby ustrukturyzowania tych danych. Być może taką drogą byłoby trochę mentalne przestawienie i dopuszczenie do głosu właśnie osób mniej doświadczonych, ale bardzo dobrze zweryfikowanych pod kątem umiejętności technicznych i miękkich. Tylko też idąc zdroworozsądkowo i też idąc za tym, jak myślą firmy i korporacje, przez to, że pracuję teraz na swoim, to jestem bliżej klientów i widzę ich tok myślenia, że jeżeli zatrudnimy mida seniora, to jest mniejsza szansa na fluktuację, na zmianę kandydatów i to, że nam szybko odejdą albo my ich zwolnimy. Jest prawdopodobieństwo też szybszego procesu rekrutacyjnego, bo po pierwszej rozmowie technicznej możemy już wiedzieć, że ten kandydat się nadaje bądź się nie nadaje, więc to też jest kwestia kluczowa tutaj ze względów finansowych dla firmy, więc muszę ci powiedzieć, że też to, że ty dostajesz więcej ofert, może wynikać
z tego, to jest moje przypuszczenie od mojej strony patrząc, że też nie wystawia się ogłoszeń, żeby nie było dużego spływu, a searchuje się konkretnych tych dobrych specjalistów. To jest tak zwany direct search i wtedy się go zleca, żeby tylko szukać właśnie po seniorach, po osobach doświadczonych, z konkretnych firm, z konkretnym stażem, więc to może wynikać z tego tytułu, że nie dają ogłoszeń, żeby była masówka i spływ różnych aplikacji, tylko żeby po prostu wyszukać tych konkretnych dobrych specjalistów. Dziękuję Ci, Aniu, bardzo za dzisiejszą rozmowę. Powiedz jeszcze wszystkim tym, którzy nas słuchają, gdzie można Cię znaleźć i jak możesz pomóc? Mnie przede wszystkim można znaleźć na razie, na ten moment na LinkedInie, na moim prywatnym LinkedInie oraz też mam stronę Bring It Up na LinkedInie stworzoną, więc tam można szukać treści. I jest sporo właśnie podpowiedzi, jak szukać, jak znajdować pracę, jak właśnie tworzyć ten networking i poszerzać swoją bazę kontaktów. Także serdecznie zapraszam. Też wrzucałam linki informacji właśnie, gdzie są meetupy branżowe związane z IT, więc też można sobie znaleźć takie informacje. Także na LinkedIn skieruję. Anna Smyk-Gałkowska, Bring It Up. Oczywiście w notatkach znajdziecie odnośniki i Ania pomoże Wam zdobyć swoją wymarzoną robotę. I chętnie też mogę poopowiadać w przyszłości o procesach rekrutacyjnych. I już teraz w takim razie się umawiamy na przyszłą rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchali. Trzymamy za Was kciuki, wierzymy w Was i miłego dnia. Trzymajcie się. Dzięki, do usłyszenia. Cześć.